Wiedziałeś, że tyle graczy było, nie? Z taką ilością. Wtedy jest ciekawie, bo oni, wiadomo, inwestują w jakieś tam jednostki Tak, tak. i idą na maksa. To nie są żarty. Może kiedyś zagramy z nimi. Ale nie Ja z powiem takim ci jedno. tłumem na pierwszy raz. No, powiem ci jedno, już możesz testament pisać, jak z nimi zagramy. To będzie coś. A to było dobre ten, bo chcemy sobie pograć, a tu zaraz wszystkie miejsca zajęte. No. Ja ich wyganiam, oni wchodzą jak szalenie, ty. Szalone dzieci. Warzone. Takie biedne dzieci, które nie umieją serwer postawić, albo coś w tym stylu. Pchają się jak, nie wiem, jak młody. Ole. Ole fajna jazda. Niszczą jak... Czy to nie jest, kurwa, piękne? O, działo się przecież, fajnie przewraca. Gauss, pum, trzy koparki. Stracony od razu. Jeden strzał tylko. Kurwa. Też mądry. Ale jedno to można przyznać spokojnie, artyleria to jest potęga w tej grze. No, właśnie jak jest więcej, na przykład każdy na każdego jest, nie? Gracz. To zazwyczaj też inwestują w artylerię, nie? Żeby w bazie mieć porządną artylerię. A niektórzy na przykład, jak są cwani, to też inwestują w obronne różne struktury, żeby nikt mu do bazy nie wjechał. No i też samoloty, nie? Bo czasami niektórzy się w innym kierunku rozwijają i są udupieni. No, no. Pięknie. Więc wiesz, ten kij ma dwa końce. Ty, żółtego już kasztuj. A, już fajnie, już prawie skasowany. To mi się podobać. To mi się podobać. Tralala. O. Jak masz laser pod ręką, to strzelaj. No właśnie w tym momencie mi się naładował. O, to gitara. Przepiękne jest to, czy to nie jest arcydzieło? Na tych pontonach. Mnie się najbardziej laser Trochę. podoba w tej grze. Mam ich haubice. No, nie narzekam. Wszystko mi się podoba, tylko tak najbardziej to haubice i... Co tam jeszcze? A, i ten Tiger mi się podoba. Taki i Pantera, o, to sobie, według mnie to takie najfajniejsze korpusy. Takie, wiesz, fajne, wizualne, nie? Smok niby jest najsilniejszy, ale ten, żeby był taki najciekawszy wizualnie, to bym nie powiedział. Dla mnie tak średnio się podoba, powiem ci tak. Tak trochę lekko na odpierdol zrobione. Ale dobra, nie będę narzekał, nie? Samym gorzej zrobił. Więc wiesz. Ale zawsze mogło być gorzej. Buduj radar, o, twoi też, a nie, to nie twoi. A twoi kiedy zaatakują? Moi właśnie zginęli. O kurde, przesrane. Ty może teraz inwestuj w to lotnictwo? Albo coś szybkiego na pontonach. A czołgi właśnie robię z Gaussem. Kasy masz mało? Nie, nie. Ja mam 300. A nie, już ci potrzeba więcej, bo... Bo mam, już mam ten, Czyli mówisz, wystarczająco że nie dosyć. chcesz? Nie, bo mam 42 jednostki na plusie, nie? Więc... Artylerii jeżdżącej, przecież to jest orgazm. Tylko muszę nieźle sensory rozmieścić i... W strategicznym punkcie i będzie gitara. I wygrana w kieszeni. Ole! Jebut, jak zajebali, kurwa, no zaraz nie będzie bazy, o Boże, ile rakiet! Masakra. Ale oglądałem te twoje Zagrajmy w Trapeze, te odcinki, których nie widziałem wcześniej. I widzę, że ty też się zawiodłeś na tym granacie. Tyle się No. to chomikowało, a później wyszło na to, że... Ile on tam No zabierał. tak. Dokładnie. Nawet jak ci się centralnie pod To nogi takie... trafiło, to nikogo nie zabił. Taki granat lipny, wiesz, strasznie nierealny. To są jakieś kpiny, wiesz? To są po Z prostu... jakiejś głupiej kuszy głowę rozrywało. No, dokładnie. Inwalida to. Jeszcze niektórzy, nie każdy mógł na przykład dano broń mieć, nie? No. Posiadać i tak dalej. To było trochę upierdliwe. W ogóle ta gra to taki trochę nie wypał, no ale ogólnie nie była taka zła, no. Nie wiem. No jest średnia, no. Według mnie. Nie jest dobra, nie jest zła, no.
Mogłaby być lepsza w każdym Zawsze. razie. No to zdecydowanie. Tak trochę nie czułem, że tak słabo klimat czułem, praktycznie w ogóle. Tylko w tych pierwszych momentach ten. No. Jak tamtego gościa gryzą, tam płaką. To było dobre. Oho. No szybciej, tlera, roztupca czy to. Boże, ile to sklejania będzie, ja pierdolę. Podobały mi się jeszcze te żarty, co do gry wrzucili, ale chyba tylko dwa udało mi się znaleźć. Nie wiem, a czy w ogóle więcej. No wtedy ten, jak byłeś na tej stacji benzynowej, co się ten kill podnosiło, że było tej firmy Freddy Krueger. Aha, no wiem. No tak. Ten szpital imienia Romero. No, dokładnie. Ty weź żółtego z kasy, bo on tam, ten, zostały tam tylko jego pierwiastki, te pierdki. Dobra, wysyłam swoje czołgi. Może przeżyją. Już robię tak, jak mówisz, po prostu na masę. No. Już, co, on jeszcze żyje? Tak, już praktycznie końcówka jest. Już nie ma z kim tu walczyć. A tu jeszcze są losowo na przykład te różne beczki z ropą, nie? Stuwa do przodu, jak weźmiesz tą beczkę taką czarną. To na przyszłość, wiesz, jakby. Aha. Na początku gry to jest bardzo potrzebne, bo wiadomo. Każdy grosz się liczy, znaczy każdy ten... Ta energia każda się liczy, no. prawda? No. I te technologie też, że jak się coś zniszczy, jak leżą te... No, to od wroga bierzesz. Ale w sumie mamy tak na maksa technologie, to już niepotrzebne są, nie? Bo to są losowo, czy masz te technologie, czy nie masz. Jak nie masz, no to jest zajebiście, a jak masz, to rozumiesz, masz przesranę. Znaczy, w sumie nic nie tracisz, nie? No tak ci powiem. O, no, wygraliśmy. Elegancko. Cel osiągnięty. Patrz, ile tutaj jest tego. Już nowicjuszy 65. Mam tylko... to gówno. Co to się działo w ogóle? No, zbudowane jednostki 185, jednostki razy 65, informacja o siłach, zbudowane struktury 174, własne struktury. Jakie fajerwerki! No. Szkoda, że nie ma, było kiedyś zniszczone, zdaje się, a teraz coś tak jakoś... A, straty w jednostkach. Boże, jednostki przeciwnika 1366. Rozumiesz ty to? No. A to co? No to było wszystko ze strony Warzone. Grało się elegancko. No. No to cześć.